Tobą się kłócą. To brzmi stresująco. Brzmi stresująco, bo nigdy nie wiesz, czy nie eskaluje coś więcej. I wtedy wiesz, że twoją odpowiedzialnością jest zwrócić uwagę, albo coś zrobić, albo coś tam. Żeby innym żyło się lepiej, czy coś. A, fuck you! Słuchaj, Evie, nie musisz nigdy już nic dla nikogo robić więcej, bo jesteś pielęgniarką. Moralnie masz już wygrane ze wszystkimi, jakby tutaj w tym pomieszczeniu. Fuck you, 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 fuck you! No, fuck you! You bloody, bloody! Pielęgniarka musi tak na ulicy, ale jak nie... Nie, bo to jest, wydaje mi się, że to jest z pielęgniarką, jest jak z Supermanem, że jeżeli tylko nie masz kostiumu na sobie, to nie musisz nic robić, wyjebane. Bo nie jesteś w swoim, jakby, secret identity. Więc nikt ci nie zwróci uwagi. Jeżeli nikt nie wie o twojej prawdziwej identity, to nikt ci nie zrobi wyrzutów. Słuchajcie, czy myślicie, że kiedy Supermana nikt nie widzi, kto zna jego prawdziwe identity, to Superman czasem nie myśli sobie... Kurwa, wyjebany dzisiaj. Tylko jak patrzy ta jego genia, ta Mary Jane, mówi: Superman, co do kurwy? Nie! A jak nikogo nie ma, to Superman ma wyjebane. To jest jak z tym lasem i brakiem dźwięku. Jeżeli nikt nie widzi, że jest Superman, to Superman ma wyjebane. Tylko sobie patrzy i myśli sobie: o, ciekawe, ciekawe, kto tu kogo pobije. Ciekawe, czy ten frajer da sobie radę z tym oprychem. Jak Superman słyszy, że ludzie się kłócą w oknie, że może dojść do przemocy, to Superman po prostu, jakby jak jest w kostiumie Clarka Kenta, w sensie w swoim normalnym ubranku, to Superman mówi: co oni się tak głośno wydzierają, jak chcą się kłócić, to niech okna zamykają.